Cześć, witam. Byłam na filmie Andrzeja Wajdy Powidoki, o czym świadczy ten plakan stojący za mną. I w tym filmie był Władysław Strzemiński, ale nie było jego żony, Katarzyny Kobro. Tylko tam była scena z jej pogrzebu. Zapragnęłam więc czegoś więcej dowiedzieć się o tej artystce i kobiecie. Dlatego kupiłam sobie książkę właśnie tę, Małgorzaty Czyńskiej, zatytułowaną Kobro, skok w przestrzeń. Małgorzata Czyńska miała bardzo trudne zadanie, ponieważ właściwie o Katarzynie Kobro zachowało się niewiele dokumentów i wiadomości, a jeszcze mniej jej rzeźb i projektów przestrzennych. Książka więc może niektórych rozczarować, bo tak naprawdę dzieli się na trzy części. Jedna trzecia tej książki to jest omówienie tendencji w sztuce, czyli wszystkich kierunków w sztuce w czasach, kiedy tworzyli Kobro i Strzemiński. Jedna trzecia to jest historia związku Strzemińskiego i Kobro, a jedna trzecia, a może nawet mniej, to jest historia samej Katarzyny Kobro. Sama Katarzyna Kobro była Rosjanką. Jej rodzina wywodziła się z Rygi, mieli dom w Rydze. Poznała Strzemińskiego podczas I wojny światowej w szpitalu rosyjskim, kiedy leczył on swoje rany, kiedy usunięto mu nogę i rękę. Miała wtedy 16 lat. Poślubiła Strzemińskiego przed II wojną światową w Smoleńsku. Jak wiemy, mieli jedną córkę Nikę i początkowa fascynacja zmieniła się w tym związku we wzajemną nienawiść i prześladowanie. Mówi się nawet o tym, że Strzemiński bił Kobro swoją kulą, którą się podpierał. Ale co wiemy o Kobro jako artystce? No, tworzyła przede wszystkim rzeźby i instalacje przestrzenne, bo przestrzeń była dla niej najważniejsza, stąd tytuł Skok w przestrzeń. Nie miałam okazji nigdy na żywo widzieć oczywiście tych dzieł Kobro. Większość rzeźb drewnianych spaliła w czasie wojny, kiedy musiała ogrzewać dom i przyrządzać posiłek swojej córce, czyli podgrzewać mleko. Zostało tylko niewiele. Jeden z moich widzów, czy jedna z widzek, napisała pod filmem kiedyś, że widziała, że była w Zachęcie Warszawskiej na wystawie Katarzyny Kobro, więc mogła te dzieła podziwia, znaczy widzieć z bliska. Jeszcze jedno. Katarzyna Kobro projektowała również ubrania, stroje. Interesowała się modą. Były to takie konstruktywistyczne projekty składające się z z geometrycznych form, czyli kwadraty, prostokąty, bardzo kolorowe. Zresztą taka moda bardzo mi się podoba. Była zupełnie odmienna od tego, co nosiły kobiety w dwudziestoleciu międzywojennym. Katarzyna Kobro więc była artystką niepowtarzalną, wyjątkową, ale obecnie artystką zapomnianą i zepchniętą gdzieś tam do niepamięci. Warto więc książkę naprawdę przeczytać, żeby czegoś więcej się o niej dowiedzieć, o tym związku. Tutaj jest jej filozofia twórcza, też można o tym przeczytać. A teraz Powidoki. Powidoki, ostatni film Andrzeja Wajdy. Jest wiele recenzji na temat dotyczących tego filmu. Mnie się film bardzo podobał. Uważam, że jest to film bardzo malarski. No, jak wiecie, Wajda sam był artystą malarzem. Zaczął się podobał ten film. Za malarskość, za uchwycenie ducha czasu, za bardzo wspaniałą obsadę tego filmu. Nawet najmniejsze epizody grali wspaniali aktorzy. Na przykład Aleksandra Justa grała maleńki epizodik Krawcowej. Za niepowtarzalne sceny. Sam pomysł pierwszej sceny, kiedy to wielki baner z portretem Stalina przesłania pracownię Strzemińskiego i ta czerwień. Ostatnia scena, kiedy Strzemiński umiera na tej wystawie wśród manekinów i ta dyndająca ręka. Co jeszcze? Wszystko, te kwiaty, błękitne kwiaty, które zanosi na grób Katarzyny Kobro.
No naprawdę uważam, że film jest. A kreacja Bogusława Lindy, moim zdaniem Bogusław Linda już z dawno nie zagrał tak dobrej roli jak w filmie Andrzeja Wajdy. Polecam ten film, jeżeli będziecie mieć okazję go obejrzeć, oraz książkę o Katarzynie Kobro. Dziękuję, do zobaczenia.